Cześć, mężczyźni, z tej strony Trachol, w pierwszym odcinku z nowej gry Wizard with a Gun. Jest to gra, na którą bardzo długo czekałem. Ogólnie opowiadałem to moim znajomym już, nie wiem, 2 lata temu, kiedy premiera miała być już tuż, po czym przedłużyli, po czym kolejny raz przedłużyli, po czym wydali demo, ale demo było dosyć nudne. A teraz jest wreszcie ta gra. Więc jeżeli chodzi o samą zapowiedź gry, no to znakomita zapowiedź, dlatego że to ma być taka typowa 2D, no podobna do Densterwa gra, która polega na przetrwaniu w takim zależności jakby, że mamy możliwość ekspedycji, zbierania materiałów, wracania i jeszcze do tego jakaś fabuła. Więc wydaje się, że to jest, bardzo fajna. Ogólnie samo reklamowanie, że to są czarodzieje z gnatami, to dla mnie to jest po prostu, to się sprzedaje od razu. Więc jeżeli chodzi to, jak grałem w demo, to demo jest naprawdę krótkie. Demo może, gdybyście chcieli obejrzeć, to byłoby fajne. Ogólnie chyba ono było darmowe, ale już nie jest, bo jeżeli się wydaje grę, to wtedy zazwyczaj się zdejmuje je. Ale zobaczymy. Ogólnie gra zapowiada się świetnie. Zastanawiam się, czy your first play time, we strongly recommend you play tutaj. Tutorial jest bardzo nudny, szczerze powiem. W takim razie skipnę go. Oby był na cloudzie, ponieważ ja bardzo chętnie bym sobie to grał jeszcze na innym urządzeniu, kiedy nie jestem, no kiedy jestem poza studiem nagraniowym. A tak to nie wydaje mi się być. Noble Wizard Pack DLC Unlocked. Okej. Okay. Czyli dostaję jakieś DLC. A, czyli będą jakieś mikrotransakcje, żeby ubierać się. Więc tak, ta postać to chyba nie jest moja. Nie wydaje mi się, żebym aż tak brzydką postać stworzył. Więc tak, jak na razie, jak sami widzicie, nie jest aż tak dużo rzeczy do wyboru. Są, no, bardzo mało rzeczy. Tak naprawdę, ale tutaj można sobie wybrać postać. Tutaj są takie małe rzeczy, no, takie jak, no, tutaj takie jak naszyjnik, co możemy wziąć. No, naprawdę to nie jest jakieś mega wymagające. Robes, czyli ubranko. Myślę, że to ubranko podstawowe jest fajne, ogólnie rzecz biorąc. Chyba nie będziemy iść jako kobieta, ale tutaj szukam jakiegoś, czy są fajne. No, szczerze powiem, to podstawowe jest fajne. Więc typowo jak do takich gier, czyli powoli sobie wybieramy. Myślę, że wybiorę sobie jakiś jaskrawy kolor rękawiczek, żeby się wyróżniało. Te buty. I też może coś. Ogólnie to wszystko wyglądają na takie kozaczki, ale no myślę, że z czasem dodadzą więcej. Backpack, no to też można brak albo coś. No lepiej coś mieć na sobie. No tutaj, szczerze powiem, jeszcze jest mało wyboru. Okulary jakieś, maska. Myślę, że okulary zostawimy sobie. Eye shades. No to... To świetnie wygląda. O, to jestem ja obecnie. A, zmęczony jestem kompletnie. Nie wiecie jak. To jest zawsze, kiedy wyjeżdżam sobie tam na studia. Na szczęście to już ostatni semestr. To po prostu taki zmęczony jestem przez cały czas. Okej. Okay. Stworzyliśmy największą, najbardziej okropną rzecz na świecie. Wiecie co, może sobie włączę te okulary. Szczerze powiem, z okularami gorzej, ale bez jeszcze gorzej. To nawet nie jest te oczy, które wybrałem. Okej, okay, te możemy dać. Okej, okay, confirm. Więc się pojawiliśmy, mamy czas. Więc tak, oczywiście nie włączyłem samouczka, bo wiecie, bo co będziemy samouczek wykorzystywać? Głównym zadaniem w tej grze jest polega na tym, że musimy przechodzić, to jest jakiś dorwa, ale to nie jest to, przechodzić różne ekspedycje. Tutaj jest tak zwany Wheel of Time i powiem wam szczerze, dlaczego Wheel of Time nie... Bo zmieniłem sobie bindę, ale nie mam pod I. Czy mam wszystko pod I? Takie rzeczy? Tak, pod I mam. Kurde. Wiecie co sobie? Display. Nie display, co ja mówię. Controls. Default. Ok. Apply. Bo to będzie wkurzające. Dobra, później.
I jak sami widzicie, tutaj możemy zbierać sobie materiały, ogólnie tutaj możemy sobie to zbierać. Mamy tutaj różne rzeczy, tutaj jest pistolet, który nam pozwala na budowanie. To jest pistolet, który jest do zniszczenia, no to jak sami widzicie, strzelając zabieramy damage. Im lepszy pistolet, tym oczywiście mamy większy damage. Jak już to zbierzemy, to wtedy mamy takie rzeczy. Tak, w sumie to jest, tak, to się nazywa zbieranie. I jeżeli chodzi o wszystkie levelowanie, wszystkie te poziomy, no to przyjdzie z czasem, nie wszystkie rzeczy odblokowałem. Tutaj mamy tutaj już kilka rzeczy, więc jak sami widzicie, możemy sobie tutaj wybudować coś, jeżeli mamy na przykład tutaj małą skrzynkę. I te rzeczy są potrzebne, dlatego że jeżeli stracimy rzeczy na ekspedycji, to wiecie, to wtedy je tracimy w ogóle, więc lepiej sobie trzymać rzeczy i przetrzymywać tutaj jakieś właśnie, no wiecie, no znajdźki. Jedyne co widzę, to jest taki problem, że nie ma transfer all. To bardzo mi nie pasuje. Okej, więc spójrzmy, co ta książka chce od nas. Chce, żebyśmy zeskanowali. O tak, zapomniałem powiedzieć. I ta książka polega na tym, że skanujemy i wtedy możemy sobie tam czytać na ten temat. Tutaj możemy sobie przechodzić, skanować. Skany są fajne z tego względu, że dzięki temu będziemy mogli nieco bardziej wiedzieć o tej grze. Ogólnie gra jest taka typowa jak Don't Starve, czyli że no musimy się dowiedzieć. O, tutaj Hilda, no to jej nie spotkaliśmy. Ją spotkamy później. To jest sprzedawczyni podczas ekspedycji. No i tutaj mamy też rzeczy, na przykład jak Research Mechana, no, Loading Bench lub Arcana Bank. To z czasem zdobędziemy, bo jak na razie musimy oczywiście pójść, no, pójść po prostu tam, tam coś zdobyć, bo nie mamy żadnych materiałów. Oczywiście mógłbym teraz sobie tutaj postrzelać, pozbierać sobie te rzeczy. Jak sami widzicie, to nie jest jeszcze aż tak fajnie zrobione, że to nam się automatycznie zbiera, tylko musimy klikać, co jest denerwujące. Ale gra dopiero co wyszła, no. Też trzeba powiedzieć, że oni przez dłuższy czas nic nie robili z tym, ponieważ mieli problemy z samym kierunkiem gry, jak ono to ma wyglądać. Bo jeżeli chodzi o samą grę, no to zapowiedź jest fajna, tylko jak ona ma dokładnie wyglądać. Wiadomo było, że miała wyglądać jak Donsterp, a no, wyszło to, że taki dumpster, trochę taki, trochę easy, więc nie powiem, wyszło jak wyszło. Jedyne co, to jest taki problem, że my mamy, wiecie, amunicję do robienia. Ja zazwyczaj robiłem coś takiego, że ja po prostu sobie robię kolejne pistolety. I tak, dosłownie to jest najlepsza mechanika. Robienie kolejnych pistoletów to jest najlepsza mechanika, po prostu macie więcej pistoletów, one są naładowane po pierwsze, zobaczcie, mają pełną amunicję i nie trzeba po prostu tego robić, więc takie pistolety jeszcze są fajne, tylko że później dochodzą kolejne rodzaje amunicji w ogóle i lepsze pistolety, dzięki czemu możemy no, więcej damage'a zdobywać. Jeszcze nie chcę tego zrobić. I tak na razie tylko zbieram sobie drewno na wyprawę i idziemy. Oczywiście jeszcze tutaj są kilka rzeczy, jest coś takiego. Nie wiem, co to jest. Soul Torture. O właśnie, możemy sobie popatrzeć, co to są rzeczy. Niestety nie ma języka polskiego, więc... Więc to jest do tego, że jak zbieramy dusze z naszych przeciwników, to tam możemy wysłać je. Begin a new expedition. If you go through this door, you will start a new expedition. If you die during the expedition, you do all items, o właśnie, wszystkie itemy i wrócimy tutaj. Oczywiście, że chcę pójść. O, jak sami widzicie, są tutaj kilka rzeczy, więc możemy tutaj zeskanować go. Skany różnie trwają. Więc to jest jakiś kryptomancer. Tak. Okej, okay, czyli chodzi o to, że tutaj są rozdzielone różne takie, jak to powiedzieć w bardzo prostych słowach, no tryby czasu, które musimy zbierać i jeżeli je zbierzemy, no to wtedy możemy tamtą super maszynę. Ogólnie nie ma zbytnio tutaj rolu, że tak powiem, po prostu jesteśmy i tyle.
A nasi przeciwnicy też są i tyle. Więc jak na razie nie mogę wam opowiedzieć nieco więcej. To jest podobne jak mówię do Sterwie, że po prostu z czasem będzie tutaj się pojawiło jakieś bardziej no, takie lore'owe rzeczy. Jak na razie ja to gram tylko po to, żeby grać. Dlatego, że ja po prostu uwielbiam taki klimat takiej gry. Ogólnie rzecz biorąc, trochę możliwe, że naprawili od czasu wydania dema takie różne, wiecie, podstawowe rzeczy, że optymalizacja i inne. A jak już nie mamy tego pistoletu, to bierzemy kolejny. Dobra, mamy 3,5 minuty, więc pójdźmy tam, do tamtego miejsca, tak, co pokazuje na mapie. O, tutaj mamy... Dobra, to rozbijem, bo to jest ważne, bo to daje nam bardzo dużo dropu. Oczywiście są takie podstawowe rzeczy, ale są też inne. Mamy tutaj teleskop, który pokazuje całą mapę, wow. Dobra, mapa to jest podstawowa, że tak powiem, że to jest nic więcej. O, jest Hilda. Więc możemy z nią porozmawiać. Tak, ona dała nam nasz pistolet i po prostu, no... Dzięki temu możemy... Oczywiście możemy zeskanować to i ukraść jej, ale wiadomo, że będzie to... dla nas kosztowne, więc lepiej po sobie popatrzeć. Nie mamy paliwa, tutaj jest błąd. To i możemy sobie dać na przykład to i wygląda na to, że zdaliśmy całe nasze drewno. Okej, więc możemy tutaj pozbierać rzeczy i ogólnie jej nie można atakować, więc więc tak jakbyście chcieli się zorientować. Więc to taka typowa gierka właśnie, że zbieractwo i później robienie, jakieś walki z bossami. Myślę, że nawet ciekawa, jeżeli ktoś ma czas porobić, bo to jest naprawdę taka gra, jak mówiłem, to jest, żeby sobie pochodzić. O, i tutaj jest jedna z rzeczy. To jest takie, czasami one się pojawiają. O, zapomniałem, że to już można strzelać. O, to jest właśnie chaos. I chaos dropi właśnie te dusze, jeżeli się ci pokażą, możemy nieco czas sobie polepszyć. Tylko tutaj pokazuje, że możemy zrobić, a nie, pokazuje nam tych. Tak, tutaj są jakieś konstrukcje, możemy sprawdzić. Jest tutaj mnóstwo rzeczy, na przykład decoration też możemy sprawdzić. Okej, okay. Tutaj pisze, że możemy już zabrać część. Może dajcie, tylko chcę zabrać to. No. Więc jak na razie to nie jest jakieś mega, że tak powiem, ważne. Mamy 2 minuty, więc pójdźmy w takim razie do rybika, którego widzę. Tutaj od czasu do czasu można sobie pozbierać. To są takie typowe grzyby, które można się nimi poleczyć. Ale jak na razie nie zobaczyliśmy żadnego z przeciwników takich, że chcę ująć. To są takie, że tak powiem, przeciwnicy, którzy się naturalnie respią. Okej, już są. Więc tak, to są tacy typowie frakcje bandytów. I można je ich w sumie mega easy porobić. Więc moja strategia polega na tym, żeby jak najczęściej używać przewrotu i wtedy możemy sobie wziąć. I tutaj coś zebraliśmy, chyba to co mieliśmy przyjść. No i tutaj jest jeden z tych, jak mówiłem, zwierzaków, które tutaj mieszkają. One zazwyczaj są nieagresywne, ale jak się je zaatakuje, no to wtedy pójdą na ciebie. Dobra, my mamy coś pod dwójką, możemy coś wybudować, ale nie chcemy wybudować to tutaj, bo te później one po prostu znikają. Więc jeżeli znikną... O, okej, okay, dobra, uciekajmy. Ten gościu jest dosyć potężny. Dobra. Czy on uciekł, czy nie? Bo mamy takie... trochę czasu, więc... Na razie to nam dosłownie mega easy przeciwnicy. Oni nie są jacyś trudni. Dobra, spróbujmy go dać na beczkę. On to jest milit. Okej, padł. Teraz szybko tutaj weźmy, bo się wszystko pali.
Oj, rozwalmy tą ścianę, to wtedy też trochę dostaniemy. Więc jak widzicie, można wykorzystywać otoczenie do tego, ale my już musimy uciekać. W ogóle nie mamy prawie tego. Dobra, weźmiemy wszystko. Żegnaj, Hilda. Widzimy się później. Więc, że tak powiem, to jest taka typowa gra, gdzie można sobie zrobić grind po tym, że w międzyczasie. Jak sami widzicie, tutaj nam się pokazało dużo rzeczy, że możemy na przykład piec zrobić, ale nie mamy tego, ale możemy na przykład loading bench, który, że tak powiem, jest jeden z podstawowych rzeczy, które powinniśmy zrobić. Tutaj coś mamy. Jak tutaj postawimy, to się zrobi. No i ogólnie, oprócz tego, że wykorzystujemy pistolety do walki, to wykorzystujemy je jeszcze oczywiście do innych rzeczy. O, i tutaj, jak mówiłem, możemy sobie ulepszać. Te Arcana Tomes to są właśnie ważne. Jedno z bardzo fajnych pocisków jest właśnie Charming Bullet, ponieważ ono pozwala nam na tworzenie po prostu sojuszników z naszych nieprzyjaciół. Więc tak, i tutaj, jak sami widzicie, możemy sobie stworzyć pociski do tego. One są mega tanie, więc możemy je wykorzystać. I niestety, ale koszt jest w sumie podobny do każdego. Więc w tym odcinku myślę, że jeszcze sobie trochę porobimy jakieś wyprawy, zobaczymy, jak to wygląda i będę chciał, jak, że tak powiem, jak najszybciej skończyć. Ale niestety dzisiaj to raczej nie pogram sobie, więc to może być taki jeden odcinek, który później jakoś pójdzie. Więc tak, tutaj mamy kolejną rzecz i to nam zmieni na duszę, z tego co pamiętam, więc możemy jakieś śmieci tutaj włożyć. Mamy tutaj Shabby Revolver, który jest może fajny, więc możemy wrzucić na przykład to i to zmienić sobie, więc ja to wrzucam, to, które ma mało amunicji. I w głównej mierze, jak mówiłem, to jest po prostu polega na tym, żeby mieć coś takiego i wykorzystywać później do leczenia na przykład rzeczy. Więc to się będzie nam zmieniało, chyba już się nam zmieniło. A nie, musimy najpierw convert. I tak, i się to zamieniło nam. To chyba mam po prostu taką animację ciągle. Trochę wkurzające, nie powiem, ale okej. Więc na razie wrzucamy tutaj wszystko. Mamy te przetopione, w ogóle przetopiłem większość, ale później mamy problemy. Okej, więc tutaj, jak mówię, tutaj jest dużo takich rzeczy, które na samym początku wiem. Nie przeszedłem samouczka, ale to jest... Tutaj samouczek jest bardzo dużo niepotrzebnych rzeczy w samouczku. Więc możemy to wybudować, ale nam to nie jest potrzebne. Możemy to wybudować, ale mówię, to też nam nie jest potrzebne, bo mamy. Więc teraz, jak już to zrobiliśmy, to pójdźmy w takim razie do tego miejsca i... Aha, dobra. Dostałem jakiś achievement. Więc wysłaliśmy to i dzięki temu, dzięki tym trybikom czasu, jak sami widzicie, jest ich o wiele więcej. Możemy resortować czas i wtedy im więcej ich chyba zrobimy, tym po prostu więcej czasu będziemy mogli mieć na ekspedycję. Jak na razie widzę, że tylko 5 minut, ale wystarczająco jest. I tutaj widzę, że jest jakiś Q i coś. The Imperium i nic. Nie wiem, co dokładnie chodzi. I tutaj też, jak mówiłem, tutaj są te rzeczy i mamy te dusze. Tych dusz, jak na razie, ja nie potrzebuję zbytnio. Okej. Jak się książka podświetla, to znaczy, że możemy coś zeskanować, to warto wiedzieć. I tutaj oczywiście są te rzeczy, te tutaj. Je możemy dostać tylko za pomocą, jeżeli będziemy mogli wybudować sobie most. Żeby wybudować sobie most, musimy trochę poczekać. Okej. I zazwyczaj moją strategią jest, żeby posiadać kilkanaście rewolwerów, które po prostu możemy wykorzystywać później, no wiecie, do zmiany amunicji. Więc użyjemy tego banku. Tak na razie nam nie jest potrzebne, nawet nie wiem, po co dokładnie są, ale tutaj jest coś, co możemy zbadać. Więc tutaj mamy jakąś książkę alchemistów.
I tyle. Jedną z też ciekawych rzeczy to jest ta muzyka. Muzyka jest nawet spoko, że tak powiem, bardzo chillowa. Dobra, w takim razie idziemy po kolejne drzwi. Jak sami widzicie na mapie, co wcześniej oczywiście temu nie ma, ale teraz widzimy na mapie, że jest kilkadziesiąt drzwi. Każdy z tych drzwi wydaje się, że będą mogły gdzieś nas odprowadzić. Ale jak na razie, że tak powiem, musimy sobie jeszcze poszukać tych trybików. Ten gościu tak naprawdę ciągle nam gada to samo, więc nie powiem, że to jest coś ciekawego. Wydaje się, że to jest ta sama mapa co ostatnio. Ale często co się wydaje nam, to jest, to tak naprawdę nie jest prawda, bo jak sami widzicie, to nie jest ta sama. Więc tak, że musimy... O, teraz musimy zbudować Potion Search. Brewing Station, o. Jak mówię, to nie jest samouczek, to jest po prostu ciągła gra, ale to tak będzie wyglądało. Więc tutaj mamy jakieś lekarstwa, ale zazwyczaj się nie opłaca nam brać. Dobra, więc w takim razie wychodzimy na poszukiwania. Zazwyczaj 5 minut to jest dosyć dobry czas. I to jest najgorsze, kiedy dochodzisz do krawędzi, bo wtedy to oznacza po prostu tyle, że szedłeś w złym kierunku. Dobra, ale tutaj jest trochę melodii fajnej. Możemy używać oczywiście naszego dasha. Dash chyba wydaje się, że został znerfiony. Ogólnie teraz pytanie jest takie, co oznacza oto? Statue of Flora. Czyli to jest jakiś gold machine, ale co ogólnie... Możemy to uderzać. Okej, okay. Pisze, że house is rising. Okej. Okay. Może to było coś dobrego i my zniszczyliśmy dobrą rzecz. Okej, okay. Co tutaj jest napisane? Co się wyświetla? No tak, Brewing Station, wiemy. Możemy go też wybudować. Nie cierpię tego, jak się pokazuje. Okej, okay, mamy jakiś trybik. A, pokazuje, że tutaj jest i... O, jest to ten gościu. Więc jak mówiłem, on jest dosyć dobry. On ma zazwyczaj ataki właśnie o takie, jak sami widzieliście. Ale nasz... On ucieka! Kurde! Nie uciekaj, gościu! Okej, okay, padł. O, zamiast zbierać to coś innego zrobię. O, i tutaj jest jakaś rzecz do zbierania. Okej, okay. O nie, chaos. One później mogą dropać też różne takie, że tak powiem... inne potwory i każdy potwór ma swoją mechanikę walki, więc już tak powiem lepiej nie oczekiwać, że on tam ich zostawić, bo później mogą się pojawić i w najgorszym momencie. W głównej mierze w tej grze i tak wiadomo, że kończy się na tym, że trzeba sobie czas odpowiedni dać na ucieczkę. Jeżeli będziemy krążyć wokół portalu, no to nic się nam nie stanie. Tutaj jest. Dobra. Pytanie jest takie, bo tutaj mamy koniec, ale nie, jest, widzę przejście dookoła. Nie powiem, trochę takie lekko widzę. Więc zgaduję, że widzowie nocni, którzy będą to nocą oglądać, będą widzieli jak najbardziej wszystko, a dzienni nic nie będą widzieli. Okej, okay, tutaj nic nie widzę. O, jest kolejny. Warto ich po prostu znajdować, bo oni mają mega dużo rzeczy. Okej, okay. Może najpierw się chaosem zajmijmy, później tym gościem. Dobra, i gdzie jest to? O, jest. Też do podchodzenia pod niego mówię, że nie pomaga, bo gościu dosłownie atakuje tym worem.
Ale coś, to jest nowa mechanika, powiem szczerze, nie miał uciekania. Jest to mega denerwujące. Nie mam zasięgu. Au. Oberwałem na sam końcu. A, dużo on dropie, więc się opłaca go brać. Dobra, w takim razie sobie pozbierajmy rzeczy dookoła. I po tym jak już zakończymy, no to będę zapewne kończył odcinek. Ogólnie na to zgadzam, że trochę będzie mi czasu się renderowało, dlatego że nagrywam to w Ultra HD, więc... Jeszcze 60 FPS-ach, dobra, to jest naprawdę, to będzie mi się długo renderować. Na szczęście jutro muszę wieczorem tylko pojechać, więc w nocy zapewne włączę renderowanie i sobie pochodzi. Okej, okay. Zakończyłem. I w takim razie to tylko włożymy właśnie nasz tryb. I jest kolejny. Teraz rolujemy, trochę taki lekka zwierzka jest, to powiem. I 5 minut. No, powiem szczerze, chyba musimy znaleźć 3 trybiki, żeby wszystko nam poszło, ale w tym odcinku to wszystko. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie sobie kciuka w górę, miłego komentarz, subskrypcję. Jakby co, kolejne odcinki to będą takie typowe jeszcze zbieractwo, będziemy robić ekspedycje, ale kolejne to już nie będzie, dlatego że ja będę chciał sobie pogrindować poza odcinkiem. Więc był z wami trochę. No to, cześć!